Teren poszpitalny był dla tego miasta ogromną szansą. Przede wszystkim nie należało go wyburzać. W myśl ustawodawstwa europejskiego tereny poszpitalne są traktowane jako tereny o bardzo wysokim stopniu zdegradowania. To jest tak traktowane jak tereny po stacjonowaniu jednostek wojskowych, po bazach radzieckich w byłym NRD-owie i tak dalej, i tak dalej. I to, o czym wołaliśmy, mówiliśmy i tak dalej, że na to trzeba dostać, przygotować na to sensowny program i wystąpić o pieniądze z Unii Europejskiej. Wyburzając ten teren, no praktycznie jakby z tej szansy zrezygnowano. Ale dobrze, mamy teraz kłębowisko ruin po browarze, został rozrabowany, rozkradziony i wygląda jak wygląda. Mamy gruzowisko po starym szpitalu i co dalej? I teraz miasto, które nadal dysponuje najważniejszą częścią tego terenu, a przede wszystkim dysponuje władztwem planistycznym, to na nim spoczywa obowiązek powiedzenia, co tam ma powstać. Proszę Państwa, jest całe mnóstwo przykładów. Odsyłam na przykład do naszego zaprzyjaźnionego partnerskiego miasta Falun, które miało na swoim terenie jednostkę NATO, która tam stacjonowała. No w momencie, kiedy wojsko się wyprowadziło, teren uznany za maksymalnie zdegradowany, tak jak tereny poszpitalne, jak tereny po bazach wojskowych, tam wystarczy pojechać i zobaczyć, co za pieniądze na rewitalizację tego terenu zrobiono, wykonano i tak dalej. Wystarczy przejechać się do NRD, gdzie były bazy, gdzie stacjonowały wojska radzieckie i zobaczyć, co na tych terenach za pieniądze Unii Europejskiej powstało. I coś takiego, taki jakiś pomysł na zagospodarowanie tego centrum musi powstać, ponieważ w przeciwnym razie no będziemy mieli tutaj w centrum miasta leżące latami gruzowiska, albo co najwyżej kolejne sklepy typu Biedronka, prawda, i tak dalej, ale no chyba nie o to w tym wszystkim